Piękny poranek, kochani, z życiem, z życiem. Gotowa na najciekawszy dzień w roku? Jakieś newsy? Siwy dym, szefie, ale dajemy radę. A z newsów dzwonił pański ojciec, wpadnie w odwiedziny. Cholera, nie, nie, tak, święty nie paraduje, tylko kroczy w taki świąteczny, ale macho sposób. Popracuj nad tym. Coś jeszcze? No, brakuje nam jednego Mikołaja do Arkadii. Dobrze, grafik, co? Przecież to zlecenie Mela. No tak, tylko on mi odbiera. No, to rzeczywiście rozwiązuje nasz problem. Nie, to ja go będę jeszcze łapać. Poważnie? To cudownie, wiedziałem, że na coś wpadniesz. Powiedział, który przyjdzie? Kto? Ojciec. Nie. Przez ciebie autobus, byś nie zauważyła, że coś ci trafiło. Doris, pracujesz wieczorem w skarbie. Centrum handlowym, tak? Potem też, przykro mi. Domówka. Świetnie, po prostu świetnie. Ale słyszałaś, co ja powiedziałam? Słyszałam. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Przyszedłem do syna. A do kogo konkretnie? Zadowolony z siebie, egoista, prawdziwy bałwan. Szefie, ktoś do pana. Tato? Też miło cię widzieć. Dla mnie? Dla twojej matki. Obiecałeś, że przyniesiesz. 2 tygodnie temu. No słów mi brak. 0 odpowiedzialności. Ty ją do grobów będziesz. Przepraszam na chwilę. Pozwól ze mną, tato, dobrze? Chodź. No. Do roboty, do roboty. Szefie? Modelka, którą pan chciał do nowego kalendarza, jest niestety nieosiągalna. Chyba ma wizytę Budziana. Agencja zaproponowała zastępstwo. Dziękuję, Magdo. Czy mogę coś jeszcze dla pana zrobić? Powiedz, że zapomniałam komórki, nie wiesz, kiedy wrócę. Tak? Dzień dobry, szef wyszedł i zapomniał. Tak, tak. Dobrze. Przekażę, do widzenia. Pańska matka się zachorowuje, a pan ją wpędzi do grobu. Dziękuję. No nic, trzymaj tu wszystko w garści, a ja zrobię obchód po galeriach. Magda? Tak? Nie masz przypadkiem żadnych planów na wieczór? Nie. W Wigilię? Skąd ten pomysł? To świetnie, bo pomyślałem sobie, że... To było sarkastyczne, nie? Dobry refleks. Ale niech pan spyta Doris. Doris? Tak. Ona zawsze jest sama na święta. Dzięki.